coś nie stoi mi to tak, jak powinno. Cześć wszystkim, witajcie. Kochani, dzisiaj będziemy, już nie będę tego ustawiać, dobra, musi być tak, jak jest, tak musi być dobrze z tym statywem. Cześć, Edyta, fajnie, że jesteście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym składniku odżywczym, który pomaga nam w leczeniu anemii i który bardzo dobrze odżywi nasz organizm. Jest to, mogę śmiało powiedzieć, jedno z najlepszych warzyw, jakie w ogóle są, tak? I ma największą wartość odżywczą. Można o nim bardzo dużo opowiadać i dzisiaj się na nim skupimy. Tego nie może zabraknąć w żadnej diecie, w żadnej kobiecej diecie, tak? A wiecie, miesiąc maj jest dniem matek i kobiet w ogóle, tak? Nawet tych, które matkami nie chcą zostać, a są mamami piesków bądź koteczków i tak dalej. Mam taką przyjaciółkę, która jest mamusią Brysia i ona po prostu troszczy się o niego, kocha jak tylko może. Jest bardzo dobrą ciocią, więc dla mnie to wiecie. Każdy ma prawo wyboru, tak? Więc my i tak skupiamy się w miesiącu maju na zdrowiu kobiet przede wszystkim, tak? A nasz organizm jest wymagający, więc też musimy sprostać jego wymaganiom, tak? Ja postaram się, nie mam za dużo czasu, bo znowu jadę na prezentację, z czego się cieszę, uwielbiam takie spotkania, więc wczoraj miałam takie cudowne spotkanie, że po prostu ciężko mi było wyjść, nie? Naprawdę ciężko mi było się rozstać z tymi ludźmi i było tak sympatycznie, było tak miło, że no po prostu stałam w drzwiach i po prostu, a Jezu, a na pewno wszystko wzięłam i tak dalej, cały czas gadaliśmy, nie mogliśmy się rozstać, bo Jezu, cudownie. No dobra, słuchajcie, dzisiaj też jak zdążę, pogadamy sobie o właśnie otyłości w ciąży, tak? Jak sobie z nią radzić, kiedy lekarz właśnie zaleca nam tą dietę w ciąży, tak? I co jest bezpieczne i na co zwrócić uwagę. Ale skupimy się dzisiaj przede wszystkim na tym jednym składniku pokarmowym. Możecie teraz po moich palcach rozpoznać, o co chodzi. Cześć Karolina, no fajnie, fajnie, że jesteście. No dobra, słuchajcie, dzisiaj zrobimy dwa naprawdę szybkie przepisy. Jeden to będzie bardzo... Cześć Wanda! Jeden to będzie bardzo szybki obiad i mam nadzieję, że Wam podpasuje, bo też jest prozdrowotny, no i będzie szybkie smoothie. Także to co, zaczynamy, pewnie nie możecie się doczekać, co przygotowałam i co Wam zaproponuję. Ha, ale fajnie, no cieszę się. Dobra, to słuchajcie, lecimy najpierw z zrobieniem smoothie. Tak, i ten smoothie nazywa się, już Wam mówię, smoothie z buraka z jarmużem, albo z, ale zamiast jarmużu można dać też szpinak, także obojętnie. Oczywiście powiem Wam o wartościach odżywczych buraka, ale to już na sam koniec. Teraz przygotujmy te pyszne odżywcze, turboodżywcze składniki, posiłki, tak? Dobra, więc klikamy rozpocznij gotowanie, dobrze. Jesteście, witajcie jeszcze raz, Balbinka, cześć kochani, cześć. No dobra, to tak, pierwsze co, ja tu dam mniejszą porcję, bo tutaj są 4 szklanki, aż ja sama tego nie wypiję, nie dam rady po prostu, więc zrobię sobie mniejszą porcję i zobaczmy, czy damy radę tutaj zmienić ilość składników. Nie, nie można, czyli musimy sobie po prostu podzielić sami, tak? Więc do naczynia miksującego najpierw zrobimy sobie smoothie, dlatego że na później nie będę musiała tak myć naczynia, żeby zrobić kolejny posiłek. Ale w odwrotną stronę już trzeba by było myć. Dobra, więc tak, 100 g czerwonego buraka pokrojonego na 2-3 cm kawałki. Nie, słuchajcie, w ogóle ja to jestem agentka, nie? Poleciałam do warzywniaka dzisiaj rano. I mówię tak, szukam buraków, nie ma buraków, o matko, nie ma buraków, do drugiego warzywniaczka, no nie ma buraków, nie, ale znalazłam botwinkę, więc będzie z botwinką, będzie bardziej sezonowo i będzie bardziej odżywczo, bo botwinka też ma bardzo dużo wartości odżywczych, tak, zresztą to... Cześć Ania, Twoje przepisy są super i często z nich korzystam. Bardzo się cieszę, że Wam smakują. Wszystko, co polecam, polecam z serca. To nie są przypadkowe przepisy, żeby, nie wiem, nabić sobie obserwujących, nabić sobie oglądalność i tak dalej. Ja naprawdę te przepisy robię, naprawdę je jem, naprawdę mi smakują i naprawdę chcę się z Wami dzielić takimi najlepszymi przepisami, które u nas się sprawdzają, a nie po prostu, żeby cyferki nabijać, tak? Więc pamiętajcie, że u mnie to jest rzetelne. Bardzo. Dobra, więc mamy przygotowaną botwinkę, więc do tego smoothie wrzucimy jeszcze liście, więc to będzie trochę modyfikacja. Zresztą, który przepis ja zrobiłam zgodnie z przepisem Hello? Trzeba trochę kombinować. Także wrzucimy trochę liści i trochę buraczka, tak? Tylko trzeba go pokroić na mniejsze kawałki, zresztą, który tam bym nie wrzuciła, to będzie ok.
Tu jest 70, więc wrzucimy jeszcze tą botwinkę. O, takie kawałki. Tylko od razu mówię to, raczej trzeba trochę rozdrobnić. Bo nie, chociaż będziemy miksować ostro, to będzie ok. No właśnie, miałam robić mniejszą porcję, a słuchajcie, już rzuciłam 170 gramów, nie? Dobra, a jest 100. No dobra, 30 gramów jarmużu albo szpinaku. Tak, no to wrzucamy sobie jeszcze szpinak. A dzisiaj zaproponowałam Wam lody ze szpinakiem, jabłkiem, gruszką i z kiwi. Jezu, one są tak obłędne. Jeszcze pamiętajcie miętę dodać. Ale mięta oczywiście opcjonalnie. Ona doda takiej naprawdę świeżości do tych lodów. Rewelka. Jak dla mnie naprawdę rewelacja. Te lody to już odkryłam ponad rok temu. Albo nawet 2 lata temu odkryłam i regularnie u mnie są. Są po prostu pyszne. Dobra, mamy pomarańcze, więc wrzucam sobie jedną pomarańczę. 200 gramów, o, tu będzie trochę mniej. Następnie, i mamy, a nie, jabłek nie było tutaj. Coś mi się pomyliło, że tu miały być jabłka, no to będą. Wrzucamy jabłka i jeszcze pomyślałam sobie, że nie może zabraknąć malin i truskawek. Co prawda mrożone, ale ciężko teraz dostać naprawdę ładne maliny. Bo wszystko w tych opakowaniach jest takie, no nie wiem, albo ja tak źle trafiam. No dobra, więc wrzucam po prostu mrożone, tutaj będzie nie dość, że i masę antyoksydantów, będzie witamina C, będzie, no niedużo żelaza, ale zawsze będzie, tak? I możecie takie smoothie naprawdę spożyć sobie jako drugie śniadanie. Zabrać ze sobą gdzieś na spacer. Jezu, jak to obłędnie tutaj wygląda w środku, zobaczcie, jakie piękne kolory! Uwielbiam, jak jedzenie tak wygląda. Wtedy jestem po prostu jeszcze bardziej nakręcona, żeby to zjeść. Dobra, więc Wam od razu polecam. Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy, tak? 200 gramów kostek lodu. O, i są jabłka. I są jednak, jest jabłko w dalszym kroku. I nałożyć pokrywę na naczynie miksujące. I przez 2 minuty. No nie, nie będziemy się tu katować, nie? Tyle. Minuta. Musi wystarczyć. Jak się miksuje? Opytajcie. Przemieszałam. Powiedzcie, czy mnie słychać teraz? Czy mnie słyszycie? Bo nie wiem, czy jest sens mówić, jak to miksuje. 33 sekundy zostały i będziemy nalewać do szklanek, to pójdę po szklanek. O, mam już jedno. Wygląda po minucie, bo pamiętajcie, im dłużej miksujecie, tym bardziej jest smoothie i tak dalej, bardziej delikatne, bardziej napowietrzone, więc jeśli Wam zależy na takim naprawdę smoothie, no to musicie dłużej miksować, aczkolwiek no tutaj na live mi jest na przykład ciężko tak długo miksować, bo muszę krzyczeć i dla mnie to jest na przykład niekomfortowe, nie? Nie wiem jak dla Was. Wow! Słuchajcie, o Jezu, to jest pyszne. No, to jest naprawdę pyszne. Te maliny musicie dodać. Konieczne. O matko. O matko, jakie to pyszne. No dobra. Anka, nie na rozlewaj. Dobra. Inaczej. Pomogę sobie szpatułą. Jezu, jakie to jest dobre. Dobra. O, i zobaczcie. I przygotowane. Szkoda, że nie widzicie tego koloru, bo widzę, że na filmie jest trochę ciemniejszy na ekranie, ale to jest po prostu obłędne. Musicie tego spróbować.
przepyszne. Słuchajcie, mam pomysł. Możemy to wlać do formy, do lodów i zrobić z tego lody. Nawet jak damy trochę więcej truskawek, bo można do tego dodać truskawki i buraka, możecie zrobić takie lody dzieciom. I nie musicie im mówić, że tam są buraki, tylko truskawek i malin i borówek, takie rzeczy. I można dzieciakom przemycać, jak mają na przykład, nie chcą jeść mięsa, mają anemię czy coś takiego, czy grozi im anemia, to można tak, wiecie, przemycić im. Ja tak zrobię moim dzieciakom. Bo one, słuchajcie, moje dzieciaki jak dorwą się do formek, do lodów, to potrafią tam wrzucić, wlać mleko roślinne, wrzucić jakieś owoce i one się tym zajadają. Potrafią wrzucić, wlać wodę i jakieś owoce i się tym zajadają, jak to zamarznie, nie? Żeby po prostu sam fakt, że jedzą lody, nie? Także coś takiego mega, myślę, że im się sprawdzi, tym bardziej, że to jest słodkie. Pomarańcze warto dać. Można dać szczyptę miodu, aczkolwiek my nie dodawaliśmy nic słodkiego, a mimo to to jest naprawdę słodkie. To jest pyszne. To jest takie pyszne. Dobra, słuchajcie, muszę to wyskrobać i przerzucić do innego naczynia i zrobimy to smoothie. Tak? I zrobimy to drugie danie, które może być daniem obiadowym. Albo możecie spakować do lunchboxu ze sobą, tak? Zabrać do pracy. A nawet, bo możliwości wykorzystania tego, co zrobimy, ale Was trzymam w niepewności, i są większe niż tylko jedno danie. I to też jest fajne. Dobra. Ja myślę, że te smaki, jak się wymieszają, to to będzie naprawdę bardzo ciekawe. Więc ja to zostawię, te resztki, tak? Tak wygląda naczynie i odstawiam. Obłęd. Po prostu nie sądziłam, że surowy burak z liśćmi może być tak pyszny. Ale maliny robią tu robotę. Naprawdę robią robotę. No dobra, to co? Jedziemy dalej, nie? A jeszcze na pokrywie coś tam mamy. No to wrzucimy tutaj jeszcze. Nie. Dobra, i co my zrobimy teraz? Jaki to przepis? Jeszcze raz powtarzam, bo to jest po prostu konieczne do zrobienia. Smoothie z burakiem i jarmużem. Co prawda nie daliśmy jarmużu, tylko daliśmy szpinak. I co daliśmy więcej? Dodaliśmy od siebie jeszcze mrożone maliny, które nam tutaj fajnie... No i botwinkę daliśmy zamiast po prostu korzenia buraka. Nie? Genialne, to jest po prostu genialne. No dobra, to przechodzimy dalej. Jak Wam się podoba? Dajcie znać, jak Wam się podoba ten przepis, czy będziecie go próbować. I okej, okay, następny przepis to będzie... Uwaga, uwaga! Zrobicie bardzo szybko to danie, bardzo szybko. Jest to makaron z pesto, z buraka. Też mamy dalej buraka w roli głównej, więc możecie po prostu makaron spaghetti. Ja ugotowałam makaron spaghetti bezglutenowy, o naprawdę bardzo fajnym składzie, to Wam pokażę. To jest, ja go w Carrefourze kupiłam i na przykład, czekajcie, co tu było? Nie kupuję w ogóle kukurydzianego, bo dla mnie on jest... Ten natomiast składa się, co my mamy tutaj? Skład, mąka kukurydziana, ryżowa, mąka z komosy ryżowej, quinoa, tak? Czyli mamy mieszankę trzech mąk i uwierzcie mi, że to robi różnicę, bo same makaron kukurydziany bezglutenowy jest naprawdę i po ugotowaniu on chwilę poleży i robi się taki twardy, taki niesmaczny. Natomiast dodatek mąki ryżowej zmienia postać rzeczy i jest naprawdę ekstra. Gdyby był taki makaron ryżowy, tylko 100% ryżowy spaghetti, to bym brała ryżowy, bo jest rewelacyjny. Dobra, idziemy dalej. To tak. Do naczynia miksującego wlać 1000 g wody, 5 g oliwek, łyżeczkę soli, zagotować. Następnie musimy wrzucić makaron bez założonej miarki i on się tutaj tam gotuje, tak? Tyle, ile jest na tym. No, ja mam makaron ugotowany tradycyjnie w garnku. Tak. I teraz następny krok, robimy pesto. Więc jak my już ugotujemy ten makaron, to ten makaron odkładamy, czeka na pesto, które właśnie zaraz zrobimy. Więc zobaczcie, w jednym czasie, kiedy możecie zrobić sobie smoothie, możecie sobie zrobić jeszcze pesto,
I, a w garnku osobno gotować makaron, to też Wam bardzo dużo przyspieszy, tak? Więc ja też nie jestem, wiecie, taka, żeby Wam mówić, tylko w Thermomixie garnki Wam już nie są w ogóle potrzebne, no nie zapomnij. Nie, przydają się, naprawdę się jeszcze przydają. Dobra, 250-280 gramów buraka, więc znowu dajemy, tak? Buraczek, skaleczyłam się. Dobra. Na szczęście. Dobra, dajemy tego buraka nieszczęsnego. Mam ostry nóż, dostałam od mamy, jest bardzo ostry. Dobra, i teraz dajemy te liście, tak? Tutaj też sobie to pokroję, chociaż łatwiej by mi było na desce. To sobie deskę wykorzystam do tego. Jakieś takie po prostu mniejsze kawałki. Jest. No dobra. Nie wiem, jak mi pójdzie z miksowaniem tego, bo jeszcze w ten sposób nie robiłam. Dalej. 30 gramów orzechów włoskich. No ja nie daję włoskich, damy sobie. Przepraszam, migdały. Możecie dać każde inne orzechy. Nawet słonecznik możecie dać. W końcu to jest pesto, tak? 30 gramów orzechów. I dalej. Ząbek czosnku gdzieś tutaj był. I zakładamy pokrywę. I będzie nam to rozdrabniał, tak? Tak to jest, jak się ma dwie lewe ręce. Dobra. I jak słyszycie, bo przy robieniu pesto jest dość to gęste, tak? I musicie też zwrócić uwagę, jak już słyszycie, że nic się tam nie miksuje, to możecie zatrzymać silnik i po prostu zgarnąć składniki na dno, bo tak się robi. Ja skończyłam 5 sekund przed czasem, bo już noże same latały i nam nic nie rozdrabniały, nie? Więc trzeba to zgarnąć na dno naczynia miksującego i jedziemy jeszcze raz. Dalej. Zgarnąć ze ścianek, dodać 40 gramów oliwy teraz. Więc dajemy oliwę z oliwek, tara. Oliwa i dalej. Połowę skórki otartej z cytryny. Nie daję, sok z cytryny można dać. Okej. Chociaż ta skórka też by fajnie tutaj pasowała. Ale nie dam dużo, bo ja nie lubię pisk kwaśne, naprawdę. Więc pamiętajcie, żeby sobie doprawić jak chcecie, tak? I tutaj mamy tak, 10 gramów płatków drożdżowych nieaktywnych. Możecie je kupić w sklepach ze zdrową żywnością, ja ich praktycznie nie używam, ale mam parmezan, można je zamiennie. I tak samo, jeśli macie parmezan, a nie chcecie używać parmezanu, możecie dodać w to miejsce płatki drożdżowe nieaktywne, bo to są takie właśnie zamienniki, jak mleko i mleko kokosowe, ryżowe i tak dalej, więc tutaj możecie w ten sposób to robić. No ja akurat mam parmezan, więc daję parmezan. Uwielbiam w ogóle parmezan. Więc damy sobie 10 gramów. Zobaczcie, możecie nawet sobie przez pokrywę to wszystko sypać. A, Jezu, 20, ale żem przesypała. Liście bazylii. Dobra, mamy bazylię. Uwielbiam. 4-5 listków bazylii. Jak lubicie bazylię, tak jak ja, możecie dać trochę więcej. Dobra. Przemyjemy. I wrzucamy do naczynia. I tak, pół łyżeczki soli. Nie dam tej łyżeczki soli, dlatego że dałam więcej parmezanu, który jest słony jak cholera. Więc po prostu odpuszczam. Zakładamy pokrywę, już jest założona. I znowu miksujemy 15 sekund. Dobra, to się przyda. Się wymiesza. Dalej, pesto z buraka przełożyć do miski z makaronem, wymieszać kopystką. Dobra, mamy tutaj. I słuchajcie,
pieczne pesto. Jeśli chcecie, żeby było bardziej rozdrobnione, no to możecie sobie jeszcze tam je pomieszać, tak? I porozdrabniać. Ja zaraz spróbuję, czy ono jest dla mnie dobrze doprawione. Nie, jednak ta sól będzie potrzebna. Dobra. Trochę soli. O, już jest lepiej. Więc musicie sobie doprawić do smaku. Tak jak już Wam pasuje, tak jak lubicie, tak sobie po prostu doprawiajcie, tak? Ja zaraz się tym zajmę. Nałożeniem tego na sam koniec. Poczekajcie jeszcze chwilę. Gdzie ja mam? O, jest. Odcedzę tylko makaron, żeby mi już nie pęczniał. Tutaj. Bo nie potrzebuję oczywiście tego, żeby był wysoko ten glikemiczny. O, dobra. O, nie, w sensie, żeby miał wysoki indeks, nie? Więc tutaj możemy przełożyć sobie to pesto. Tak, ja to przerzucę od razu właśnie w tym garnku. I jeśli nam zostanie trochę tego pesto, słuchajcie, to możecie sobie go zapakować do słoiczka, do lodówki i na przykład jeść z jakąś ulubioną po prostu kanapką. Także z tymi składnikami, które Wam tam będą pasowały, tak? Też jest taki przepis w Cookidoo na kanapki właśnie z pesto buraczanym, także można tutaj sobie kombinować, więc to pesto możecie z nim, jak zrobicie samo pesto, to można i do kanapek, i do jako dip do na przykład warzyw, czy właśnie do makaronu. I dzięki temu macie jeden składnik i na przykład trzy pomysły na jedzenie, tak? Dobra. Ale fajne, różowe. Takie kobiece. O, matko. No po prostu obłęd. Mogłam się na czarno ubrać. Dobra. Słuchaj, na razie sobie to poleży, a ja tutaj zajmę się tą kwestią edukacyjną, tak? Pewnie na to też czekacie. Trochę ochłonę. Co tam pisze? To był surowy burak? Tak, we wszystkim był. Ja tak kocham buraka. To no dokładnie, ja też uwielbiam buraka. I naprawdę my kobiety powinniśmy codziennie jeść jakiegoś buraka, nie? Nie mieć styczności z burakami, tylko jeść buraki. No dobra. Jedziemy z tematem, tak? Dlaczego warto jeść buraki, tak? Nie będę mówić, dlaczego warto ich unikać, bo to każda wie, ale właśnie dlaczego warto jeść buraki? No, one są, tak jak powiedziałam na początku, są jednymi z najbardziej wartościowych warzyw. Dodatkowo chciałam Wam powiedzieć i zaprosić Was bardzo serdecznie, bo na koniec miesiąca albo na początku czerwca zrobię dla Was live'a, który nie będzie zapisany. Nie. I będzie on na grupie zamkniętej, tylko dla osób, które tam są na tej grupie. Więc zaplanuję sobie dzień. Postaram się, żeby to był właśnie dzień typu piątek wieczór albo niedziela wieczór, gdzie będziecie w domu, żeby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. O czym będzie live? Live będzie o tym, jak o super warzywach i owocach, które mają najwyższą wartość odżywczą, o tym, dlaczego warto je jeść, w czym nam pomogą na jakie choroby pomagają, co mają, tak? Jakie witaminy, jakie minerały i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki o superfoods, czyli właśnie o tych najbardziej wartościowych warzywach i owocach. No i właśnie mniej więcej tutaj na tej liście na pewno jest burak. Burak, który ma ogromną, ogromną wartość odżywczą, tak? I tutaj zacznę od tego, że burak ma dużo potasu, który to reguluje ciśnienie krwi, właśnie wpływa na pracę serca, ale nie tylko, tak? Zmniejsza ryzyko. Osoby, które mają dietę bogatą w potas,
mają mniejsze ryzyko udaru mózgu. Zobaczcie, jakie to jest. A udar mózgu, no wiecie, jakie ma konsekwencje. Może mieć opłakane, a dużo osób z tego nie wychodzi cało. Hej, czy gotowany burak traci dużo na wartości? Więc to zależy, tak? Bo gotowany, wiadomo, że zawsze gotowanie obniża wartość odżywczą, ale jak ugotujemy buraka w skórkach, to mniej wartości traci niż obrany burak, nie? Więc zawsze warto go gotować w skórce. Dobra, czy właśnie na parze, tak? Lepiej gotować. Co Thermomix nam daje, bo na przykład buraki do sałatki buraczanej gotujemy właśnie na parze. Dobra, co powoduje znowu niedobór tego potasu, tak? Może powodować właśnie nadpobudliwość układu nerwowego, czyli po prostu będziemy bardziej tacy, wiecie, nakręceni, bez sensu, nie? Czego nikt nie lubi. Buraki generalnie wpływają na pracę mózgu, chronią nasz mózg przed rozwojem choroby Alzheimera, przed demencją starczą i wpływają na to, że nasz mózg jest bardziej taki, wiecie, wydajny, tak? A my chcemy być wydajni, chcemy być po prostu bystrzy, bo kiedy na przykład zdarzy nam się, że czegoś nie zajarzyliśmy, to często się wstydzimy tego, że jesteśmy nieogarnięci albo jakieś barany z nas, nie? No, ja tu mogę mówić o sobie baran. No właśnie, więc można sobie... Witam, Łukasz. Zakwas robiliście z buraka, z TM był sztos. No dokładnie, to jest sztos. Więc też właśnie, buraki mają dużo błonnika pokarmowego, który to natomiast odżywia mikrobiotę jelitową, a już wiele razy Wam tutaj tłukłam, że buraki, że błonnik jest cholernie ważny dla naszych jelit i mikrobioty jelitowej, a od jelit zaczyna się zdrowie, znaczy właściwie zdrowie zaczyna się od naszych wyborów żywieniowych, nie od jelit. Więc nie zganiajmy winy na jelita, tylko weźmy odpowiedzialność za swoje zdrowie i to, co pakujemy w nasze ciało, tak? Hello. No właśnie. Więc co? Porównam to do segregacji śmieci, nie? Segregujecie śmieci. Oczywiście. No, większość z nas segreguje śmieci. Więc tak samo jak wpakujemy do naszego ciała jakiś pokarm, to właśnie musicie segregować to, co jecie. No. Dobra, więc co mamy dalej, tak? Buraki ponadto są bogate w antyoksydanty. A antyoksydanty spóźniona, ale się udało. Super, cześć Asia. Antyoksydanty, które to natomiast chronią nas przed wolnymi rodnikami tlenowymi, czyli też chronią przed rozwojem chorób cywilizacyjnych, a także chronią przed nowotworami, najczęściej płuc, jelit oraz przełyku. Także też to jest kolejny powód, dla których warto jeść buraki. Buraki dodatkowo są bogate w mangan, który jest mikroskładnikiem, który jest potrzebny do wzmocnienia nam kości. Ale także mangan jest bardzo silnym antyoksydantem, więc to jest kolejny składnik, który nas chroni przed wolnymi rodnikami tlenowymi. Dalej, co my mamy? Właśnie, jeśli chodzi o żelazo, tak? Bo mówimy tutaj... jeszcze Wam powiem, tak? Czyli mangan, tak. Mangan zawarty w buraku wpływa na gęstość kości, jest niezbędny do tego, żeby kości były mocne, chroni przed wolnymi rodnikami tlenowymi oraz wpływa na krzepnięcie krwi. Natomiast, co tutaj jeszcze? Mówi się, że buraki są dobre przy anemii i generalnie, jeśli skupiać się na żelazie, no to nie jest to dobre źródło żelaza. Natomiast buraki są bardzo dobrym źródłem folianów, które są niezbędne w procesach krwiotwórczych, więc nie ze względu na poziom żelaza buraki są dobre przy anemii, ale właśnie ze względu na foliany. I tu uwaga, kobiety w ciąży. Dołączcie do swojej diety sporo buraków, dlatego że te foliany są niezbędne do tego, żeby Wasze dzieci rozwijały się zdrowo w Waszym łonie, tak? Więc to jest takie, no, bardzo ważne. Więc słuchajcie, w ogóle myśląc o anemii, nie możemy tylko skupiać się na żelazie, tak? Tylko właśnie na wszystkich tych składnikach, które są potrzebne do tego, żeby krew, że tak powiem, wytwarzała się. Bo co z tego, że my dostarczymy żelaza, jak nie będziemy mieli folianów? No to jakby nie zadziała, tak? Musimy, żeby wybudować dom, potrzebujemy różnych składników, czyli cegłę, zaprawę, beton i w ogóle różne tam rzeczy. Nie wiem, bo się na tym nie znam, nie? Ale generalnie porównanie mam nadzieję, że trafi, nie? Tak samo, żeby wyprodukować krew, nie wystarczy samo żelazo. Samych cegieł też nie zrobicie, nie wybudujecie domu. Potrzebujecie do tego cementu, który to wszystko zlepi, nie? No i tak samo tutaj, do produkcji żelaza potrzebny jest też witamina C, właśnie foliany i żelazo. To są takie główne składniki, tak? Żeby do tej anemii nie doszło. No dobra.
O, matko jedyna. Dobra, i tak. Co jeszcze, tak? Czyli foliany. Generalnie bardzo dużo folianów i to te foliany sprawiają, że gdzieś te procesy krwiotwórcze są pobudzane. Dodatkowo buraki są bardzo dobre przy rekonwalescencji. Jeśli jesteście po ciężkiej chorobie i Was sponiewierało strasznie, czujecie się osłabieni, czy to była operacja, czy szykujecie się do operacji, to jedzcie buraki. Jedzcie dużo buraków. One są jednym z najlepszych warzyw przy rekonwalescencji, właśnie do tego, żeby organizm doszedł do siebie, tak? No i dobra, foliany jeszcze są odpowiedzialne za detoksykację organizmu. Co tu jeszcze? Bo właśnie, niezbędne do produkcji czerwonych krwinek, niedobór folianów prowadzi do anemii megaloblastycznej i prowadzi do wad rozwojowych płodu. Dlatego tak cholernie ważne jest, żeby te foliany uzupełniać. Tak? Zresztą kobiecie w ciąży zaleca się kwas foliowy do spożywania, ale także pamiętajcie, że z dietą też można to wszystko uzupełnić, tak? No i dobra, no i jeszcze buraki łagodzą ponadto stany depresyjne, co nam, kobietom w ciąży, a zwłaszcza po ciąży, jest bardzo wskazane, dlatego że część kobiet wpada w baby blues, a ten baby blues może zamienić się w depresję. U mnie tak było, nie polecam, ale wtedy nie byłam jeszcze taka mądra, nie? Więc dbajcie o siebie, naprawdę lepiej zapobiegać niż leczyć. Dobra, i co tam dalej? Zapobiega chorobie Alzheimera, nowotworom, tak, właśnie jelit, płuc, przełyku, no i generalnie poprawia funkcjonowanie całego naszego organizmu, a także wpływa na elastyczność naczyń krwionośnych. Dzięki temu lepiej te naczynia reagują na zmiany ciśnienia, są bardziej elastyczne i tak dalej. To jest naprawdę też bardzo ważne. Także mam nadzieję, że ta dawka wiedzy była dla Was mega inspirująca i że zachęciłam Was do tego, żeby skorzystać sezonowo z botwinki teraz, właśnie z tych młodych buraczków, żebyście sobie doładowali się, tak? I wzmocnili swoje ciała, zadbali o siebie, bo to jest naprawdę cholernie ważne. Kto, jak nie Ty, ma o Ciebie zadbać? Tak? Nie liczmy na to, że inni będą o nas dbać. To nie mówię o to, że związani jesteśmy z egoistami, ale to tak naprawdę Ty dokładnie wiesz, czego potrzebujesz. Ty wiesz, czego potrzebujesz. Ty siebie znasz najlepiej. Tak? I dbaj o siebie, po prostu. Tak? O swoje ciało. No dobra, słuchajcie, tyle ode mnie. Jeszcze raz przypomnę, raty zero na Thermomix, tak? Możecie go zamówić u mnie razem z moją opieką posprzedażową i opieką dietetyczną. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja idę opatrzeć swoją malutką rankę, a jeszcze może nałożę na talerz to pyszne danie i Wam pokażę, od razu udekorujemy. No właśnie, bo miałam to zrobić generalnie, ale zapomniałam już tak na sam koniec. Czekajcie, wezmę tylko taką specjalną łychę do tego, gdzie ja ją mam. O, jest. W miarę jest, na wierzchu. O matko, będę jadła taki pyszny makaron. Możecie mi zazdrościć od razu. I zobaczcie, jak szybko to zrobiliśmy, tak? To jest po prostu moment. Jak co roku buraczki w ogródku. No i bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. Możecie mieć swoje, możecie gdzieś zamówić, czy po prostu kupić, tak? Dobra. Słuchajcie, nie jestem mistrzem nakładania makaronu na talerz, więc wybaczcie, u mnie nie będzie to jakoś turbo pięknie, ale na pewno będzie smacznie i zdrowo. O matko jedyna, słuchajcie, jestem głodna jak na to patrzę. Zobaczcie. Normalnie. Powiedzcie, że jest ładnie, nie? Ja chcę usłyszeć, że jest ładnie. Ale to nie wszystko, bo jeszcze dorzucimy do tego bazylię. I płatki migdałów. Powinnam mieć je tutaj, nawet mam. Jako po prostu dekoracja. Widzicie? Widzicie wszyscy? Dobra. O Jezu, jak to ładnie wygląda! Ale jestem happy, że będę to jadła po prostu. Cudo. Niam, 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 niam. Dobra, i teraz bazylia. Takie. A dobrze, jest pięknie. Zobacz. Pięknie jest? Jest pięknie? No, pewnie. Słuchajcie, no po prostu wygląda pięknie. A jeszcze sobie spróbuję. Słuchajcie, trochę soli. Brakuje trochę soli. Pamiętajcie, żeby dosolić pod siebie. Ja jeszcze sobie dosolę, bo dla mnie jest mało, ale jest naprawdę petarda, nie? Więc
polecam Wam bardzo szybki, bardzo zdrowy obiad. Buziaki, ściskam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia na następnym live'ie. W poniedziałek się widzimy, tak? No dobra, i zapraszam Was, bo ten live o tych super warzywach, owocach będzie na grupie zamkniętej Termo Anka, Termo Świadome Odżywianie na Facebooku. Dobra, apetycznie wygląda i jest naprawdę bardzo smaczne, więc słuchajcie, to jest jedno naprawdę z szybszych obiadów. Wystarczy, że zrobicie pesto, do kanapek schowacie, do lodówki możecie tam 7 dni przechowywać to pesto i po prostu w każdym kryzysie czasowym takie pesto sobie zjeść z makaronem i macie naprawdę wartościowy posiłek. Możecie też użyć makaronu pełnoziarnistego, możecie użyć makaronu z ciecierzycy, możecie z grochu użyć makaronu. Nie musi być taki makaron, może być po prostu inny. Buziaki, ściskam Was bardzo serdecznie i dziękuję Wam bardzo, że tutaj byliście ze mną. Pa! Pa, pa!